Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie będziemy rozważali lekcję biblijną zatytułowaną To, co najważniejsze. Studium Księgi Aggeusza. Tekst pamięciowy. Moje jest srebro i moje złoto, mówi Pan Zastępów. Księga Aggeusza 2:8. Myśl przewodnia. Przesłanie Aggeusza jest proste. Mówi o tym, co jest dla nas najważniejsze i dlaczego istotne jest ustalenie priorytetów. Na początku przeczytamy kilka informacji encyklopedycznych z podręcznej encyklopedii biblijnej wydanej przez Księgarnię Świętego Wojciecha. Aggeusz. Jeden z 12 mniejszych proroków wspomniany jest jako prorok w księgę z Ezdrasza 5:1 i 6:14. Nic nie wiadomo o jego pochodzeniu. Powrócił z grupą Żydów z niewoli babilońskiej pod wodzą Zorobabela. Oprócz księgi proroczej Wulgata Łacińska przypisuje Aggeuszowi dwa psalmy, 111 i 145. W tekście hebrajskim psalmy te są, te nie posiadają w tytule imienia Aggeusza. Prawdopodobnie Aggeusz wraz z współczesnymi Zachariaszem zastosowali te psalmy do celów liturgicznych. Aggeusz Księga zawiera dwa rozdziały i cztery mowy prorockie. Napisana jest prawdopodobnie nie przez samego proroka, lecz przez jednego z uczniów albo kogoś ze słuchaczy proroka. W pierwszej mowie, od pierwszy rozdział 1-11, wypowiedzianej pierwszego dnia 6 miesiąca, drugiego roku panowania Dariusza, sierpień 520 rok przed naszą erą, prorok karcił swój naród za gnuśność w odbudowie świątyni. W drugiej mowie, drugi rozdział od 1-10, wypowiedzianej 21 dnia 7 miesiąca tegoż roku, prorok odnosi się na, podnosi na ducha Żydów, smucący się, że świątynia ta będzie znacznie uboższa niż świątynia Salomona i zapowiada, że będzie większa chwała tej świątyni niż Salomonowej. W trzeciej mowie, drugi rozdział od 11-20 werseta, wypowiedzianej 21 dnia 9 miesiąca tegoż roku, prorok zapowiada, że Bóg daruje winy i klęski ustaną, a zbiory będą pomyślne. W czwartej mowie, drugi rozdział 21-24, noszącej tę samą datę, co i trzecia, pozdrawia Zorobabela i zapewnia go jako przedstawiciela dynastii Dawida, iż będzie stał silnie, gdyż jest sygnetem drogim Bogu. Obietnica ta spełniła się w pełni na potomku Zorobabela, Mesjaszu. Poruszy się niebo i ziemię, zachwieją się królestwa i ich potęgi, a panowanie Chrystusa trwać będzie na wieki. Księga Aggeusza jest jedną z najkrótszych ksiąg Biblii. Została napisana w trudnym okresie dziejów Judy. Upłynęło już 20 lat, odkąd wygnańcy wrócili z niewoli babilońskiej, a wciąż wydawało się, jakby zapomnieli, po co wrócili. Świątynia Boża nadal leżała w gruzach, podczas gdy Judejczycy całą swą energię poświęcali budowaniu swoich domów. Bóg wezwał repatriantów, by uważnie przyjrzeli się swojej sytuacji. Jego przesłanie było proste i logiczne. Ludzie ci pracowali ciężko, ale zarabiali niewiele. Działo się tak dlatego, iż błądzili w kwestiach priorytetów. Powinni byli dać wiekuistemu pierwsze miejsce we wszystkich swoich poczynaniach, zgodnie ze słowami Jezusa. Szukajcie najprzód Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.
Również dzisiaj z łatwością wikłamy się w zabieganie o doczesną egzystencję, zapominając o tym, co najważniejsze – czynienie woli Zbawiciela. Część na niedzielę, obfity siew, ale marne żniwo. Przeczytaj Ageusza 1, rozdział 1-11. Jaką sytuację opisują te wersety? Jakie są jej przyczyny? Co ważniejsze, czy ta sama zasada może odnosić się także do nas? W jakim sensie możemy być winni popełniania tego samego błędu? Księga Ageusza, pierwszy rozdział, 1-11. Drugi rok króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szatiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozłego, syna Jehoszadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładzianych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz, tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła, a kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnęłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na morze, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Przez ponad rok świątynia była zaniedbana i niemal zupełnie porzucona. Lud udawał się do swoich domów i starał odzyskać doczesne powodzenie, ale sytuacja w kraju była godna ubolewania. Choć ludzie pracowali ze wszystkich sił, nie mieli powodzenia. Wydawało się, że nawet siły przyrody sprzysięgły się przeciwko nim, ponieważ porzucili świątynię. Pan nawiedził ich suszą, Bóg obdarzył ich plonami pola i ogrodu, zbożem, winem i oliwą, jako oznakami jego przychylności. Jednak ponieważ używali tych obfitych darów w sposób egoistyczny, błogosławieństwo zostało im odjęte. Ageusz wyłożył Judejczykom ich obecną sytuację. Daremność ich trudu była jednak jednym z przekleństw wynikających z łamania ich przymierza z Bogiem. Póki nie zwrócą uwagi na ten życiowy priorytet, nie doświadczą powodzenia w swoich przedsięwzięciach. Ageusz wykazywał się wielkim zapałem w dziele odbudowy świątyni pańskiej. Tak więc pragnął, by naród natychmiast przystąpił do pracy, jednak jego szlachetne ambicje napotkały na opór samolubnych dążeń tych, którzy nie dbali o świątynię tak, jak o własne wygody i dostatek. Podczas gdy Ageusz troszczył się przede wszystkim o świątynię, większość ludzi zajmowała się wyłącznie swoim domem. Pan posłużył się Ageuszem, by poruszyć serca ludzi i zainteresować ich dziełem Bożym. Najwyższy nie mógł być należycie czczony, póki jego dom leżał w gruzach. Świątynia w Jerozolimie symbolizowała obecność wszechwiekuistego wśród upadłej ludzkości.
była widzialnym znakiem dla całego świata, że Wszechmogący Pan jest Bogiem nieba i ziemi. Jak Izraelici mogli wydawać świadectwo prawdy o Najwyższym, gdy symbol Jego obecności, Jego planu zbawienia leżą w gruzach? Ich postawa wobec świątyni na wiele sposobów świadczyła o głębokim duchowym problemie, utracie poczucia misji Boga oraz tożsamości jako Jego ludu ostatków. Czy dostrzegasz w tym jakieś ostrzeżenie dla siebie? Dziękuję.